Owoce. Część druga, bo nie dokończyłem przed chwilą. Owocem rozwoju może być coś niezwykle kwaśnego. Nasz rozwój może czasami być dla nas przykry. Czyli jeżeli się rozwinę, to mogę się dowiedzieć czegoś, co wcale jest mi nie w smak. Mogę się dowiedzieć, że wcale nie jestem ani taki genialny, ani taki inteligentny, ani taki piękny, ani taki mądry. Ale jeśli się rozwinę, nawet nie w smak, to owocem rozwoju mogą być witaminy, czyli świadomość tego, kim jestem, owocem mojego rozwoju może być to, że mam komu sprezentować ten rozwój, owoc tego rozwoju. O, i dlatego z całego serca, szczerego serca daję ci te witaminy.